Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej. Są z nami poseł Janusz Korwin-Mikke, europoseł, prezes partii Korwin i Tomasz Sommer, rzecznik prasowy. I europoseł Janusz Korwin-Mikke wyjaśni na dzisiejszej konferencji prasowej swój cel wizyty na konferencji w sprawie zwalczania terroryzmu. I proszę pana prezesa o zabranie głosu. Jak to zapowiedziałem, lecę do Moskwy 1 października na konferencję o zwalczaniu terroryzmu. W tej chwili jest sytuacja taka, że nawet Amerykanie przyznają, jak Państwo sobie przeczytają w artykule z Washington Post pana Krechamera, tylko Rosja w tej chwili jest w stanie coś zrobić i trzeba dać Rosji moralne wsparcie do interwencji w Syrii, bo tylko to powstrzyma falę uchodźców. Musimy powstrzymać źródło, prawda? Czyli przywrócić porządek w Syrii. No i powtarzam, tylko Rosja jest w stanie to zrobić. Przypominam, że przedwczoraj chyba rząd Francji wycofał się ze stanowiska, że trzeba obalić jego ekscelencję Bashara al-Assada, już nie stawia tego jako warunku. Także moja koncepcja, jak wiadomo, zarówno sugerowałem to Syryjczykom, jak i Kurdom, że właściwym jest porozumienie Asada z Kurdami. Kurdowie mi powiedzieli, że jak rozmawiałem o tym miesięcy temu cztery, to że są przeciwko temu, natomiast już jak rozmawiałem z nimi w Krynicy, gdzie tam byli, to już tak zaczęli tę koncepcję przyjmować. To jest jedyne rozwiązanie sytuacji, stawienie czoła zarówno tak zwanej demokratycznej armii Syrii wspieranej przez Amerykanów, jak i ISIL-owi. Chciałem przypomnieć, że Stany Zjednoczone kupują do tej pory, przynajmniej tak twierdził premier Libanu w rozmowie ze mną, kupują ropę naftową od kalifatu, od ISIS-u i w ten sposób wspomagają finansowo, jak również, być może teraz już przestali, ale jak również broń, którą wysyłają do demokratycznej armii Syrii, po dwóch dniach trafia dziwnym trafem do kalifatu, do ISIS-u, który jest uważany tam za jedyną siłę, która może prawda, bronić tego skrajnego islamu. Przypominam, że ci ludzie mordują masowo nie tylko chrześcijan, nie tylko alawitów, ale nawet szyitów. Także zwalczenie kalifatu w tej chwili, póki jeszcze się nie rozrósł na pół świata, jest niesłychanie ważne i dlatego właśnie mam zamiar popierać tę walkę z terroryzmem. Po to tam jadę. Dziękuję. Jest jeszcze drugi powód tej wizyty. Otóż polskie władze od 20 lat nie są w stanie wyciągnąć z Rosji dokumentów dotyczących operacji polskiej, czyli ludobójstwa polskiego popełnionego przez Związek Sowiecki na Polakach w latach 1937-1938. Chodzi głównie o takie podstawowe dokumenty, jak słynny dokument 00485 i europoseł Janusz Korwin-Mikke też spróbuje się zwrócić o ujawnienie w końcu tych dokumentów. To są dokumenty, których waga dla historii Polski jest zbliżona do dokumentów katyńskich, które były ujawnione w 1991 roku. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.